taka jest moja pastorałka. Złączy śnieg biedny świat w kawałkach. Hej, kolęda, kolęda. Przez dwa dni w Domu Kultury Śnieżka trwały wokalne zmagania konkursowe. Uczestnicy mieli za zadanie zaśpiewać jedną kolędę lub pastorałkę. Śpiewały dzieci, młodzież. Nie brakowało też występów zespołowych. Mało było tych kolęd tradycyjnych. Uczestnicy najczęściej wybierali mniej znane pastorałki, tak jak Emilia Węgrzyn. Myślę, że poszło mi nie najgorzej. Naprawdę jestem z siebie zadowolona, bo widzę, ile pracy włożyłam w przygotowanie i ile pani Madzia też pracy w to włożyła i bardzo się cieszę, że mi pomogła. W każdym razie jestem z siebie dumna i tak, i cieszę się, że w ogóle mogę tu być. Julia Sikora zaśpiewała pastorałkę Ucichła się Zuleńku. Ogólnie przez cały rok czekam na ten konkurs, bo jakby ten cały klimat jeszcze świąteczny i w ogóle taka miła atmosfera i to, że mogę posłuchać różnych wspaniałych wykonawców też i jakby kolędy, to jest wszystko bardzo, bardzo miłe i właśnie dlatego też uczestniczę w tych konkursach. Też chcę zbierać doświadczenie, żeby się mniej stresować na scenie, bo jednak to jest ważne, a jeśli dużo występujemy, no to wtedy jakby zbiera się to doświadczenie i jest łatwiej. Bardzo się cieszę, że mogłam się przygotować do tego konkursu, że pani Magdalena Białoruska Ogorzelec mnie przygotowywała. Jurorzy podkreślali, że poziom tegorocznego konkursu był bardzo wyrównany. Na scenie zaprezentowano wiele ciekawych aranżacji, kolęd i pastorałek. Jeżeli chodzi o poziom tego przeglądu, jest on bardzo wyrównany. Ja nie mówię, że jest bardzo wysoki ani bardzo niski, jest wyrównany. Było kilka wykonań, które nas zachwyciły. Za mało mamy w tych propozycjach kolęd tradycyjnych, bo to jest ta skarbnica, do której winniśmy sięgać i mamy taki obowiązek, żeby to propagować, ale zdarzały się takie wykonania kolęd tradycyjnych, które były absolutnie porywające, w swojej wymowie nowoczesne i to nas ogromnie cieszy. Miejski Ośrodek Kultury mimo pandemii stara się przygotowywać koncerty i konkursy, oczywiście zachowując wszystkie środki bezpieczeństwa. Staramy się robić jak najwięcej konkursów, jak najwięcej wydarzeń. Wiadomo, jest to wszystko na mniejszą skalę, ale nie poddajemy się i działamy. Konkursowi towarzyszyła wspaniała atmosfera. O popularności tego wydarzenia świadczy fakt, że było wielu chętnych. Wystąpiło 56 solistów, od dzieci ze szkół podstawowych do uczniów szkół średnich. Na scenie nie zabrakło także zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych.